Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest Battlefield 3. Dzisiaj, 4 grudnia 2012 roku, wszedł nowy patch z okazji dodatku Aftermath i trochę się w tej kwestii tutaj pozmieniało i ten filmik ma Was wprowadzić w tajniki tego, co się dzieje wraz z nadejściem nowego patcha. Natomiast zanim przejdę do istoty rzeczy, czyli co konkretnie się w tym paczu zmieniło, e, chciałbym wam opowiedzieć o tym, co sami możecie sprawdzić na swoim battlelogu. Jest to mianowicie 10 nowych zadań z Aftermath, czyli dogrywki, e, związanych przede wszystkim z nową bronią, jaką jest kusza, ale także za te zadania uzyskuje się e, takie zwykłe nieśmiertelniki. Ale jest 5 nieśmiertelników nowych dla czy premium, z czego jeden zwrócił moją bardzo dużą uwagę, a jest to mianowicie nieśmiertelnik Rambo i co trzeba zrobić, żeby go zdobyć. Tutaj trzeba się trochę wysilić, jako że w celu uzyskania pozostałych nieśmiertelników lub odbrokowań lub jakichś innych fajnych spraw, te wszystkie zadania są dosyć standardowe, typu zabij 20 wrogów przy pomocy czegoś tam, zabij pojazd przy pomocy czegoś, tam, ileś tam wrogów. To jest dosyć taki standard, do którego przyzwyczaiło nas już DICE. Natomiast jeżeli chodzi o ten nieśmiertelnik Rambo, jest on na tyle ciekawy, że tutaj trzeba się jednak dosyć wysilić, bo te pozostałe zadania przychodzą nam w miarę jak gramy w tą grę. Natomiast w tym Rambo jest ciekawe to, że trzeba spełnić trzy rzeczy. Po pierwsze zabić 20 wrogów w jednej rundzie i to dla niektórych osób może już stanowić pewne wyzwanie, ale myślę, że każdy przy Przeciętny gracz sobie z tym poradzi. Natomiast dwa pozostałe, dwie pozostałe rzeczy, które trzeba zrobić, żeby ten nieśmiertelnik uzyskać, to zabicie 10 wrogów, nie ginąc. To jest pierwsze bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie. W celu uzyskania tego nieśmiertelnika. A trzecie, trzecia rzecz, albo druga, w zależności jak liczyć, to jest uzyskaj pięć wielobojów. I wielobój jest wtedy, kiedy zabijamy czterech lub więcej przeciwników naraz, jednocześnie. I żeby uzyskać pięć takich zabójstw, no to trzeba się popisać większymi umiejętnościami, albo trzeba mieć niesamowitego farta. Ale myślę, że każdy z nas w końcu to zrobi. Ale tak chciałem zwrócić Waszą uwagę, że to jest akurat. Bardzo ciekawe zadanie, które mi się podoba. Także przejdźmy do zmian, które wprowadził e, Patch do gry w nowym, nowym DLC, w nowym dodatku, e, jakim jest dogrywka. Pierwszą zmianą z jest modyfikacja wartości odrzutu i tutaj jak widzicie 8 broni zostało w tym aspekcie zmienionych. Między innymi jest to M416, dosyć popularny po przedostatnim patchu wielkim, kiedy wchodziły mapy z sił pancernych i został jej zwiększony odrzut od pierwszego strzału i odrzut poziomy. Czyli ta broń, tak mi się wydaje, będzie w tej chwili jednak nieco mniej brana, nieco mniej ożywana. A bardzo, bardzo wielka szkoda, ponieważ było to alternatywą co do M16A3. W tej chwili widzimy, że ta alternatywa nieco została zniszczona. Bardzo, bardzo ciekawą zmianą jest polepszenie Auga A3, ponieważ będzie zmniejszony odrzut od pierwszego strzału. Nie wydaje się to dużo, ale dzięki temu broń będzie jeszcze lepsza. Być może FAMAS będzie w tej chwili znów używany, ponieważ odrzut tej broni został zmniejszony, odrzut poziomy, no ale jak dla mnie nadal FAMAS z takim małym magazynkiem z taką wysoką szybkostrzelnością, która skutkuje tym ogromnym odrzutem, nie jest konkurencyjny w stosunku do żadnej broni. Polepszona została broń technika G53 i tak już naprawdę bardzo dobra, ale najciekawszą zmianą według mnie to jest zmiana w odrzucie RKM typ 88. Jak widzicie został zmniejszony odrzut i poziomy i pionowy, horyzontalny i wertykalny i bardzo dobrze, ponieważ według mnie RKM typ 88 był najgorszą, najgorszą bronią w grze. Nie dało się tym kompletnie grać, chyba że gdzieś się na dwójnogu rozstawiliście. W tej chwili być może będzie możliwość tak zwanego running and gunning, czyli po prostu biegania i strzelania. Nie mogę się doczekać, aż tą zmienioną, zmodyfikowaną w pozytywny sposób broń będę mógł wypróbować na polu walki. Przejdźmy teraz do poszczególnych broni. Pierwszą z nich jest LSAT z dodatku Close Quarters, czyli walka w zwarciu. Zwiększona celność ognia z biodra. Twórcy chcieli uczynić z tej broni bardzo mobilny, lekki karabin maszynowy. Być może się im to uda. Kolejną zmianą jest UMP-45. Będzie ona teraz wystrzeliwała mniej pocisków na minutę. Będzie mniej szybkostrzelna. Jest to dosyć ciekawa zmiana. W ten sposób twórcy chcieli ją odróżnić od PP-2000. Pamiętajmy o tym, że UMP-45 ma najwyższe obrażenia od jednej kuli spośród wszystkich broni PDW. Także ta zmiana jest dosyć ciekawa. Staje się to taką zabawką jak G3A3 dla szturmowca lub SCAR-H dla technika z największymi obrażeniami od pojedynczego pocisku. Także jestem ciekaw jak w tej chwili będzie ona wyglądać na polu walki. MP412 REX dostał zwiększenie celności. Twórcy chcieli w ten sposób jeszcze bardziej odróżnić ten pistolet od 044 Magnum. 44 Magnum jest pistoletem, który posiada największe obrażenie od pojedynczej kuli BAS-60, ale jest wolniejszy od Rexa, ponieważ REX wystrzelił 255 naboi na minutę, Magnum 160, oczywiście na minutę nikt nie wystrzela, natomiast Rex ma o 10 mniej obrażeń. Tutaj ta zwiększona celność poskutkuje tym, że lepiej się będzie z Rexa strzelało z biodra na przykład, Magnum jest raczej na przycelowanie, chyba, że bardzo blisko stoimy przeciwnika, czyli w tej chwili będzie to broń bardziej na Close quarters na walkę w bliskim zwarciu, w bliskiej odległości. Um co stanowi bardzo bardzo fajne bardzo fajną drogę dla tej broni dla tego pistoletu, ja na pewno go będę używał jeżeli mapy będą ciasne ale własne, modyfikację przeszedł również M26 MAS czyli podczepiany shotgun dla klasy szturmowca, kiedy możemy równocześnie używać karabinów szturmowych, pamiętamy że ta broń była mocno mocno zbugowana M26 MAS z amunicją Strzałkową, na szczęście te złe czasy czasy ludzi wykorzystujących, nadużywających. Tego baga już minęło. M26 Mas doczekał się zwiększonej celności przy strzelaniu przez celownik. Twórcom chodziło o to, żeby ten podczepiany shotgun nie odstawał od innych shotgunów, od tych, które mam do dyspozycji w PDW. Jestem ciekaw, jak to się w tej chwili będzie sprawdzało. M26 Mas był naprawdę całkiem niezłym shotgunem, jeszcze przed tym patchem, więc teraz można oczekiwać, że będzie na pewno częściej brane przez szturmowców dla ich własnego dobra, chociaż ja osobiście wolę używać apteczki. Naprawiono broń technika MTAR 21, którą uzyskiwaliśmy w dodatku walka w zwarciu. W tej chwili tumik dźwięku będzie poprawnie zmniejszał zasięg ognia skutecznego, czyli trzeba się będzie dwa razy zostawić, zastanowić zanim weźmiemy tą zabawkę. Natomiast szczerze mówiąc, nie jest to jakaś wielka zmiana, ponieważ MTAR i tak był na bliski dystans, ta broń nie nadawała się zbyt. Na średniej i dalsze odległości, także tutaj e, twórcy słusznie naprawili tego baga, jeszcze bardziej będziecie mieli tą świadomość, że M-TAR tylko w walce w zwarciu, nie chodzi mi o mapy, ale e, nie chodzi mi o ten konkretny dodatek, ale o ciasne mapy. Zostały naprawione dwa błędy z M5K. Po pierwsze, przygwożdzenie już poprawnie wpływa na broń. W takim sensie, że widzimy ten efekt przygwożdzenia, kiedy strzelamy z M5K, będąc właśnie pod wpływem. Ognia zaporowego, po drugie, tłumik płomieni poprawnie będzie redukował celność, także trzeba się zastanowić, zanim weźmie się ten dodatek ciężka lufa dla L862, czyli karabinu wsparcia, będzie w tej chwili odpowiednio redukowała celność ognia z biodra. Pamiętajmy, że ciężka lufa jest przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy mieć bardzo bardziej celny ogień, celowany, to po pierwsze, a po drugie, kiedy chcemy zwiększyć efektywny zasięg broni. Naprawiono bardzo, bardzo mały bug z shotgunem MK3 Jeden z dodatku back to Karkant, czyli powrót do Karkant. Otóż chodziło o to, że celownik ACOK miał mniejszą rozdzielczość niż mieć powinien, w tej chwili zostało to naprawione, no ale naprawdę kto lata z tego typu shotgunem, z celownikiem ACOK, ja naprawdę w życiu tego nie widziałem, to chyba jest jakiś masochizm. No ale różne są zapatrywania, także. Ta sprawa została poprawiona. Zniknie problem z rozbrajaniem M-Koma, podchodząc do niego z lewej strony. On podobno występował. Ja się osobiście z nim nie spotkałem, ale być może dlatego, że wolę rozbrajać M-Komy jakoś z przodu albo z tyłu, jeżeli się ewentualnie da. Natomiast ten problem został rozwiązany, naprawiony. Smutna wiadomość dla wszystkich fanów. Relaksacyjnego, spokojnego. Strzelania z kanonierki na dużych mapach i ciśnięcia przeciwników. Otóż, po pierwsze, został zlikwidowany tryb podczerwieni w głównym dziale naziemnym tego oto pojazdu, więc trudniej będzie zauważać wrogą piechotę. I o to przede wszystkim chodzi to działo, ma służyć w tym pojeździe, w gunshipie przede wszystkim do eliminacji wrogich pojazdów, a nie piechoty, po drugie, co? Jeszcze dobitniej podkreśliło zamierzenia twórców w stosunku do tego pojazdu. Został zmniejszony promień wybuchu pocisków naziemnych, mianowicie rozrzut, czyli w mniejszym promieniu te pociski będą zadawały obrażenia i to też pomoże piechocie lepiej walczyć z kanonierką. Także zobaczymy, jak po tym patchu kanonierka będzie się zachowywała. Myślę, że nadal będzie bardzo dobrym pojazdem latającym, natomiast już na na pewno tylu zabójstw, tylu fragów w tym pojeździe nie wyłapiecie. Został naprawiony mały bóg co do mobilnej artylerii. Otóż w tej chwili na operacji pancerna tarcza nie będzie się mogło w tym pojeździe odrodzić jednocześnie dwóch graczy. Także dobra wiadomość dla tych, którzy bardzo lubią tą mapę na podboju. Bardzo ciekawa zmiana to łatwiejsze zdobywanie najbardziej nieosiągalnych medali, czyli mniej beretek potrzeba, aby je zdobyć. Jest to między innymi na przykład medal walka bronią stacjonarną, którego ja osobiście do tej pory nie mam. I o ile pamiętam, wcześniej trzeba było chyba bodajże 30 razy zdobyć tą baretkę walka bronią stacjonarną. W tej chwili wystarczy tylko. 10. Na sygnalizatorze radiowym, o ile dobrze pamiętam, trzeba było się odrodzić kilkaset razy więcej niż aktualnie jest to, czyli 100. Moździerz to było chyba 300 wrogów zabitych za pomocą tego urządzenia. W tej chwili jest to 150. Zamysł tych twórców. No, cóż, trudno powiedzieć, na pewno zwiększy, zwiększy szybkość zdobywania nowych poziomów doświadczenia przez wszystkich graczy, wydaje mi się, że w kolejnym dodatku powinien zostać wprowadzony wyższy limit poziomów, czyli na przykład do 150 orzełka, albo jakieś stopnie generalskie, bo naprawdę bardzo łatwo, coraz łatwiej w tej chwili jest zdobyć najwyższy stopień. W grze, możecie sobie obejrzeć, które dokładnie medale możemy w tej chwili łatwiej zdobywać. Oprócz tego, po mniejszym naprawom, jeżeli chodzi o bagi, uległy takie mapy jak Operacja Pancerna Tarcza, Półwysep Szarki lub Góry Elburs. Są to naprawdę bardzo małe zmiany. Ja zamieszczę to wszystko w opisie i dziękuję tutaj Josarianowi za to, że chciał przetłumaczyć te bugi dotyczące mapek. Także to były wszystkie informacje dotyczące patcha z 4 grudnia 2012 roku. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie. Jeżeli materiał się Wam podobał, jeżeli chcecie innym mieść wieści, informacje, nie zapomnijcie przekazywać dalej tego filmiku lub umieścić go na jakimś forum. Będę Wam bardzo wdzięczny, a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia na polu walki. Hej, hej!